Witam Państwa. Dziś w cyklu Włodarze Kaszub Północnych przedstawię Państwu sylwetkę wójta gminy Wejherowo, a jest nim pan magister Jerzy Kępka, część druga, ostatnia. Najpierw nawiążę do poprzedniego odcinka. Pan Jerzy Kępka jest rodowitym wejherowianinem, chodził do LO imienia Jana III Sobieskiego. Widzimy tutaj zdjęcie ze szkolnych lat. Oto jego klasa o profilu matematyczno-fizycznym. Przebywa w Kąpinie, tam sadzą las pod opieką swego wychowawcy, a był nim znakomity matematyk, pan profesor Antoni Szlas. Jerzy Kępka studiował na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomiki Produkcji. A tutaj widzimy zdjęcie z wojska. Służbę wojskową odbył w Olsztynie w szkole podchorążych rezerwy. Pracował na kierowniczych stanowiskach w gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska, w Wejherowie, w elektrowni jądrowej Żarnowiec, uczył w zespole szkół samochodowych, prowadził własną firmę i był kierownikiem referatu administracyjno-gospodarczego w starostwie powiatowym. W 2002 roku Jerzy Kępka został wybrany wójtem gminy Wejherowo z ramienia Komitetu Wyborczego Zgoda Samorządowa. Już 2 lata później, przypomnę, w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego na wójta Pomorza zdobył pierwsze miejsce w powiecie wejherowskim i jedno z czołowych w województwie pomorskim. Uroczystość odbyła się w Gdańsku, w ratuszu staromiejskim przy ulicy Korzennej. W 2006 roku Jerzy Kępka został ponownie wybrany wójtem gminy Wejherowo. O dokonaniach na rzecz gminy pana wójta mówiłam już obszernie w poprzednim odcinku. Dzisiaj tylko przypomnę kilka przykładów. Widzą Państwo tu pięknie rozbudowany ośrodek zdrowia w Gościcinie. Na kolejnym zdjęciu zabytkowy dworek w Gościcinie, który teraz służy jako przedszkole gminne. I trzeba przypomnieć, że największą inwestycją w dziejach, w historii gminy jest piękna, nowoczesna sala sportowo-widowiskowa w Bolszewie z zespołem boisk. Kolejne boisko powstanie w Gościcinie. To tyle słów nawiązania do poprzedniego odcinka. Gmina Wejherowo utrzymuje stałe kontakty z partnerskimi gminami, z gminą Pogiry, to jest na Litwie, i z Limanową, miejscowość w górach, w Beskidzie Wyspowym, to jest województwo małopolskie. To zdjęcie zrobiono w gabinecie wójta gminy Limanowa, Władysława Pazdana. Razem z panem wójtem Jerzym Kępką podpisują porozumienie o współpracy. A na tej fotografii Festiwal Kultury Beskidzkiej. Z tej okazji odbyło się wiele konkursów, między innymi konkurs na akordowe ubijanie masła. Widzą Państwo tu pana wójta, jak ubija. W tej konkurencji zdobył zaszczytne 2. miejsce. W gminie odbywa się wiele imprez kulturalnych i sportowych. Bardzo atrakcyjne są doroczne zawody jeździeckie. O puchar wójta gminy Wejherowo odbywają się w stadninie koni w Łężycach. Stadnina należy do rodziny Koriatów. Widzimy tu pana wójta Jerzego Kępkę i obok pana Zbigniewa Koriata. I jeszcze jeden dyplom. Też związane to jest z końmi, mianowicie
podziękowanie dla wójta Jerzego Kiepki za pomoc w organizacji trzecich regionalnych zawodach w skokach przez przeszkody. A dziękują Ośrodek Jeździecki Pomerania i Sportowy Klub Jeździecki Ruda. Ruda, jak rudy ryc. Proszę Państwa, a teraz chciałabym jeszcze przypomnieć, że gmina wydaje własny organ prasowy. Widzimy go tu, zatytułowany Nasza Gmina. Pan wójt jest przewodniczącym kolegium redakcyjnego, a pismo prowadzi redaktor Stanisław Jankę, którego tu widzimy. Jest to pismo samorządowe. Chciałabym tutaj nawiązać do samorządów. Otóż w 2007 roku Watykan ustanowił świętą Kingę patronką wszystkich samorządowców w Polsce. Odbyła się pielgrzymka. Widzimy tu na tle zabudowań Starego Sącza reprezentantów gminy Wejherowo, uczestników pielgrzymki. Od lewej przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Danilczyk, wójt Jerzy Kiepka i radny Tomasz Bujak. Pan radny Bujak mieszka w Gowinie, już 10 lat działa w samorządzie gminy Wejherowa. Jest przewodniczącym Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska oraz przewodniczącym Klubu Zgody